A my witamy Państwa bardzo serdecznie w Dniu z Republiką. Redaktor Mateusz Wyrwich jest naszym gościem, tygodnik Niedziela. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jutro marsz, Narodowy Marsz Życia i to jest odpowiedź na tą propagandę, którą słyszymy zewsząd z mediów dotyczących tak zwanych praw kobiet, praw do aborcji, praw do mordowania nienarodzonych dzieci. No właśnie, praw do zabijania dzieci, jak pan powiedział słusznie, do zabijania dzieci. To słowo aborcja jest oczywiście takim eufemizmem. Niestety posługuje się nim wiele osób, w tym ze smutkiem muszę powiedzieć niektórzy kapłani. Tak, to jest zabijanie nienarodzonych dzieci. Wydaje mi się, że te symboliczne postaci, te maleńkie postaci, które zostały przeniesione do parlamentu, zresztą nie tylko dziś, nie tylko pierwszy raz, to właśnie są te maleńkie postaci. To jest to bijące serce, które przekazywał jeden z posłów i którego tak strasznie ci posłowie lewaccy bali się, jak gdyby, nie wiem, mieli świadomość tego, że no to właśnie, że w imię polityki zabijają jednak coś niezwykłego z jednej strony. Zwolennicy aborcji, zwolennicy, no powiedzmy to otwarcie, mordowania nienarodzonych dzieci mówią, że po ich stronie jest nauka. I takie dziecko nie jest człowiekiem. Prawda, po stronie był komunizm, faszyzm, nazizm. To była po stronie tych zbrodniczych systemów także była nauka. Mordowano w Auschwitz, mówiła o tym nauka, prawda? Przecież trzeba eliminować ludzi, mówili naziści, Niemcy mówili, eliminować ludzi, którzy są niezdolni do pracy, no, cóż, którzy są na przykład niepełni umysłowo, niesprawni. Trzeba eliminować. Albo z powodów rasowych. Teoria rasowa była uważana wtedy za taką, która ma podstawy naukowe. Teoria rasowa, czyli o tym, że są wyższe rasy, niższe rasy i tak dalej. XIX-XX wiek, zresztą Niemcy to testowali w swoich koloniach, więc to robili zresztą także ich współtowarzysze w Związku Radzieckim, zwanym dziś Rosją. Więc różne sposoby były na eutanowanie, na likwidowanie ludzi. Czy w zarodku, czy w momencie, kiedy osiągnął wiek nieprodukcyjny, co już widzimy w wielu krajach zachodnich. To, co było w Holandii swego czasu, mianowicie kupowanie w kiosku, bez mała można powiedzieć, no tak, w kiosku kupowanie zestawu do eutanazji, no to coś tak nieprawdopodobnie zbrodniczego. Państwo jest no, prekursorem tego. To jedno, oczywiście nauka mówi, że przecież ludzie są zdenerwowani, ludzie nie mogą dobrze żyć, ludzie mają dyskomfort. No dlaczego mają mieć dyskomfort? Niech sobie popełnią samobójstwo. I tutaj znowu, dlaczego kobieta ma mieć dyskomfort? No, no to przecież ona chce chodzić do teatru, do kina, a tu będzie obowiązek jakiś, dziecko, prawda? To jedno. Drugie, ciągle ja wczoraj byłem świadkiem dyskusji u państwa dotyczących właśnie zabijania dzieci, między innymi posłanka bodaj pani Matysiak, kiedy pytano ją o mężczyznę, że mężczyzna jest jednak współtwórcą, przede wszystkim Pan Bóg, ale również tym narzędziem jest mężczyzna. Ona jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności umykała od tej opowiedzi, ignorowała to kompletnie w sposób, powiedziałbym, taki. Obecna poprawność polityczna właśnie każe, na przykład zabrania mężczyznom mówić o aborcji. Ile razy słyszeliśmy w mediach wypowiedzi polityków, wypowiedzi dziennikarzy również, którzy mówią, no ja jestem mężczyzną, więc o aborcji się nie będę wypowiadał, bo to jest kwestia kobiet. Ten jutrzejszy marsz, Narodowy Marsz Życia, tu mam ulotkę nawet, dostałem, jest o tym, że pojawienie się dziecka tworzy rodzinę, że ta rodzina składa się z rodziców dwójki i dzieci. Nie ma mniej ważnych ról w tej rodzinie, a wręcz rola ojca, rola męża jest absolutnie podstawowa. No i właśnie aborcja służy do rozwalenia nie tylko czyjegoś życia, ale przede wszystkim do inżynierii społecznej, do walki z rodziną.
Oczywiście, że do walki z rodziną, no to przecież zresztą lansowane, niestety, trzeba powiedzieć, w filmie amerykańskim taki model już w latach 70. i 80., a głównie nasilony w latach, u schyłku lat 80., mówiący o tym, że rodzina jest czymś jednak nie najlepszym. Najlepiej jest, jak wychowuje albo pan, albo pani, albo dwie panie, albo dwóch panów. Prawda? Albo nie wiadomo taki, co. Mhm. Albo nie wiadomo, tak. I to jest, pokazywano, co zostało zrealizowane i trafiło do Europy mnóstwo filmów mniej lub bardziej znakomitych, mówiących o tym, jak to źle jest, jak dysfunkcyjna jest rodzina, kiedy jest mężczyzna i kobieta i oczywiście dzieci. No i no cóż, wykreowano taki model, że po prostu... No, ale jak pan redaktor mówi o Ameryce... To warto powiedzieć. No, mówi się, że w Polsce, znaczy, że w Europie to Polska i Malta mają najbardziej restrykcyjne prawo do życia, gdzie to mordowanie jest ograniczone. W Stanach Zjednoczonych 2 lata temu została zniesiona, czy precedens, który nazywał się Roe versus Wade, gdzie na podstawie prawa do prywatności Sąd Najwyższy uznał, że kobiety absolutnie mogą dokonywać aborcji i że to obowiązuje na całym stanie, we wszystkich stanach. W 2022 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zdecydował, że prawo do aborcji nie jest decyzją federalną, a jest kompetencją poszczególnych stanów. No i mamy już kilkanaście stanów, gdzie aborcja jest albo całkowicie zakazana, albo dopuszczana pod bardzo wieloma restrykcjami. Ostatnim przykładem jest stan Arizona, ja już kończę, w którym deputowani do lokalnego parlamentu stwierdzili, że wracają do ustawy z 1864 roku, kiedy to ustalono, że aborcja, że zabicie dziecka w łonie matki jest możliwe tylko wtedy, jeśli rozwój ciąży zagraża życiu matki. Czyli mamy poważny zwrot w bardzo ważnym kraju i pana zdaniem to jest fala, która odwraca tą falę aborcyjną i czy ona dotrze do Europy, dotrze świadomość, że dziecko od momentu, kiedy powstała jego pierwsza komórka, pierwszy kod genetyczny, to już jest człowiek. No, mam taką nadzieję, choć, jak pan zauważył, zapewne Europa kontestuje pod przewództwem Berlina, kontestuje to, co idzie ze Stanów Zjednoczonych, to może też po prostu będą tutaj i to kontestowali. No niemniej jednak mam nadzieję, że Europa się obudzi i nagle zauważy, że zaczyna być mało tych ludzi. To jedno. I że aborcja albo zabijanie dzieci jest po prostu zbrodnią. Jest najnormalną w świecie zbrodnią, taką, jaką kiedyś było zbrodnią zabijanie dzieci w Auschwitz. Właśnie. Te trendy są wieloletnie. Rzeczywiście aborcja pojawiła się w latach 70. już po 50 latach tych bardzo niekorzystnych działań mamy silną depopulację w Europie. Wystarczy spojrzeć na tak zwane choinki, czyli rozkłady demograficzne. Tam najwięcej ludzi jest w okolicach 60 roku życia. Poniżej te diagramy się zwężają. No a Europa wymyśliła, że skoro nie mamy własnych dzieci, to sobie sprowadźmy młodych, zdolnych, silnych ludzi z Afryki Północnej i równikowej. Mamy teraz pakt migracyjny, który sprzedawany jest jako zaostrzenie prawa azylowego w Europie. Rzeczywiście zaostrza coś? No to jest kolejne bałamutne gadanie lewaków. Mamy tych młodych, silnych właśnie, którzy zostali sprowadzeni do Szwecji między innymi. Więc widzieliśmy efekty tych młodych, silnych. Pan nawiązuje do tego zabójstwa. No, pytanie, czy to są sami migranci, czy to już dzieci ich urodzone w Szwecji, które nie widzą dla siebie perspektyw poza handlem narkotykami. Na drugie, a nawet trzecie pokolenie, pan zresztą doskonale wie chyba z przykładu niemieckiego, o ile mnie pamięć nie myli, to drugie czy trzecie pokolenie po prostu nie chce, albo stworzono im takie warunki po prostu, żeby oni nie chcieli się ani uczyć, ani pracować. Po co, skoro mają socjal? Do absurdu pewnego doszła taka sytuacja bodaj w Niemczech to było, kiedy rodzina brała socjalu 21 czy 22 tysiące euro. Rodzina nowo przybyła z Syrii, gdzie trzy żony mieszkały jako osobne matki samotnie wychowujące dziecko, a mąż między nimi kursował i na każde dziecko było tam
odpowiednie zasiłki. Oczywiście, to jedno. I oczywiście moim zdaniem jest to po prostu próba dechrystianizacji. To po pierwsze Europy. Po drugie, no, wyeliminujmy, jeśli wyeliminujemy, bo przecież oczywiście na to, jak zabijanie dzieci, nie idą muzułmanie. Wyeliminujmy zatem... Tam jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tej ustawy, którą przyjął Parlament Europejski. To kwestia zadośćuczynienia, czy też opłaty. Jeżeli państwo nie będzie chciało przyjąć migranta, który będzie do niego skierowany, to temu państwu gospodarzowi będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro. No i tak z punktu widzenia Donalda Tuska jest to znakomity sposób na transfer gotówki z Polski do Niemiec. Oczywiście, że tak. No to zresztą od samego początku, jak powstał ten pomysł, tutaj w ogóle się nic nie zmieniło. Jest to 20 tysięcy, wcześniej były inne trochę sumy, ale te 20 tysięcy, taka koronna suma, będziemy dofinansowywali budżet państwa niemieckiego, oczywiście, jeśli... No, to jest ten pomysł neonazistowski, co do tego chyba nie mamy najmniejszej wątpliwości, żeby zawojować te państwa, które kiedyś były zawojowane militarnie przez Niemcy. Dzisiaj w sposób ekonomiczny, polecam książkę wielokrotnie już, rozmowy z Hitlerem Rauschnika, który właśnie między innymi proponował, składał taką propozycję niegdyś Adolfowi Hitlerowi, on na to nie poszedł, prawda, ale jak patrzymy dzisiaj na wypowiedzi niektórych polityków, nie tylko niemieckich, ale także holenderskich, belgijskich, to po prostu można, jak gdybyśmy wyjęli z książki tejże rozmowy z Hitlerem. To bardzo ciekawe, że to pomysł, który jest od 80 kilku lat. Co do tego chyba nie mamy mieć wątpliwości i ten pomysł zaczyna być w sposób, powiedziałbym, drastyczny, realizowany dzisiaj, czy w Polsce, czy w Europie. A jak pan traktuje słowa Donalda Tuska, który zarzeka się, że Polska odrzuci ten kompromis. To zadecydowała Komisja Europejska, przeszło przez Parlament Europejski. Teraz Donald Tusk mówi, że to odrzuci? Czy to jest benzyna po 5,19, czy co innego? Wie pan, no może być tak, żeby ratować swoją tutaj polityczną karierę w Polsce, może się zadziać, że na pewien moment ci ludzie nie będą tutaj trafiali do Polski, że on odrzucił akurat, proszę, mówiłem, że odrzucę i odrzuciłem. A też może powiedzieć, no... Inni zdecydowali inaczej. Jesteśmy Europą zjednoczoną. A może będzie odrzucał tylko do jakiejś daty? Tak, oczywiście, że tak. A jaka data pana zdaniem tutaj wchodzi w grę? Ja myślę, że to będzie data do wyborów parlamentarnych, europarlamentarnych. Tak jak było wiele rzeczy, które miały wejść przed wyborami samorządowymi. Nie weszło z tych 100 złych propozycji, z tych kilku złych, z tych 100, które miały realizować Donald Tusk i jego delegatura niemieckiego rządu w Polsce. A dzisiaj o 17:30 wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego samorządowe. Druga tura w wielu miastach się będzie odbywać. I Jarosław Kaczyński przypomina, że te wszystkie deklaracje, te wszystkie działania w interesie rządu niemieckiego ten nowy rząd podejmuje, a w interesie Polaków nie za bardzo, no chociażby kwestia CPK jest zabagniona, kwestia elektrowni atomowej też nie za bardzo, będzie potrzebne nowe zaświadczenie środowiskowe, no i co za zbieg okoliczności, pod koniec czerwca będzie wydane, bądź nie. Więc rzeczywiście widzimy tutaj realizację interesów sąsiedniego państwa, ubraną jako realizację interesów państw europejskich. Zresztą Włochy, Grecja, również Niemcy chętnie pozbędą się tych nachodźców, jak to się po niemiecku teraz mówi. To już nie są migranci, ale to są Einwanderer. Ja. Tak, oczywiście, że wie pan, to jest bardzo przebiegły pomysł Niemców, którzy będą oczywiście wyciągali tych swoich doktorów, czy powiedzmy sobie inżynierów, a tutaj reszta niech ląduje na śmietnisku historii, mówiąc potocznie, a tym śmietniskiem mają być kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Panie rektorze, to jeszcze jedna uwaga. Bardzo bym chciał pana poprosić o pana refleksję dotyczące kolejnej rocznicy katyńskiej. Poproszę pana o taką wypowiedź dosłownie na minutkę. Po co nam ta pamięć?
Proszę pana, pamięć jest nam po to, że my z tej pamięci żyjemy. Gdyby nie ci ludzie, gdyby nie ludzie, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, w poprzednich latach, w powstaniach, to nas by tu po prostu dzisiaj nie było. Nie ma rośliny bez korzeni, tak jak nie ma człowieka po prostu bez jego przodków, bez myśli, bez ludzi i bez, nie buduje się tożsamości. Coś niebywałego, co się stało, przywołam może na pamięć doktora Jędrejka, który mówił, że to jest w dziejach świata tak nieprawdopodobna, kuriozalna, nieżyjącego, wybitnego zresztą historyka, nie tylko zresztą, który mówi, że to coś, co nie działo się w dziejach świata, stało się po raz pierwszy świata nowożytnego, żeby wybito w sposób tak cyniczny ludzi, całą inteligencję wówczas, powiedzmy sobie, istotną część inteligencji polskiej. I robiono to również w czasie Niemiec, proszę zwrócić uwagę, w czasie II wojny światowej Niemcy robili akcje AB. One były, te akcje, wspólnie uzgadniane w roku 1939 w Zakopanem. Nomen omen w willi Tadeusz. No oczywiście odwołujący się do pana Tadeusza Adama Mickiewicza w tej willi zakopiańskiej. A kiedy trzeba było po prostu to Niemcy, mimo że byli już w konflikcie w 1941 roku, przepraszam, Rosjanie, to podawali informacje Niemcom dotyczącym ludzi podziemia niepodległościowego. To jest właśnie ten kolejny Katyn, ten Katyn jeszcze wcześniejszy, który został dokonany w końcówce lat 30. W Moskwie, w Petersburgu, na Polakach, gdzie zamordowano również kilkadziesiąt ludzi. Czy ludzie, a więźniom, którzy już byli w obozach dla oficerów, pozwalali pisać listy do rodziny po to, by pozyskać adresy tych rodzin i potem wywieźć je w głąb Związku Sowieckiego albo po prostu wymordować. No, polski kod kulturowy, polska inteligencja przeszkadzała i totalitarnym Niemcom, i totalitarnej Rosji. Ja mam taką tezę, że będzie przeszkadzać również totalitarnej Unii Europejskiej, ale to temat na kolejną rozmowę. Mateusz Wyrwich, tygodnik Niedziela, był naszym gościem. Pięknie dziękujemy, panie redaktorze, i zapraszamy na Narodowy Marsz dla Życia. Tyle, proszę państwa, ta rozmowa. Za chwilkę pan Marek Formela, publicysta, będzie naszym gościem. O Gdańsku porozmawiamy oraz wyborach samorządowych.